serdecznie raz jeszcze panią Magdalenę Dokon, zastępcę prezydenta miasta Zamość, pani Zofię Piłat, przewodniczącą Zamojskiej Rady Seniorów, panią Diadę Sawicką, wiceprezesem Stowarzyszenia Zamość, nasz wspólny dom, panią Joannę Liberac-Honduras, dyrektor Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej i pana Janusza Mirosława, dyrektora Zamojskiego Domu Kultury. Chcieliśmy się z Państwem spotkać, żeby przybliżyć sam proces wdrażania Zamojskiej Karty Seniora i poprosić o pomoc przy jej nagłośnieniu i rozpropagowaniu wśród mieszkańców i przedsiębiorców. Także prosimy. Panią Prezydent. Dobrze. Dzień dobry. Zamojska Karta Seniora jest programem wprowadzonym przez prezydenta miasta Zamość, przez pana Andrzeja Wnuka, w drodze uchwały podjętej oczywiście przez naszą Radę Miasta. Celem, ideą takiej Zamojskiej Karty Seniora jest oczywiście aktywizowanie naszych seniorów, stworzenie dla nich miejsc przyjaznych i sprowokowanie trochę seniorów do tego, aby spędzali swój wolny czas w mieście, aby po prostu ruszyli w to miasto. W praktyce sprowadza się to do tego, że posiadacz takiej Zamojskiej Karty Seniora będzie mógł korzystać z różnego rodzaju towarów, usług, właśnie w takich promocyjnych miejscach, w takim przyjaznym klimacie, korzystając z różnego rodzaju bonusów. Do Zamojskiej Karty Seniora każdy senior dostanie mapę, która to mapa jest gotowym planem właśnie na to, jak spędzić weekend, jak spędzić swój wolny czas w Zamościu. Z taką kartą senior na przykład w środę będzie mógł za 12 groszy skorzystać z naszej groty solnej, później w pięknym lokalu zjeść pyszny obiad i dostać do tego za darmo wino, a wracając do domu kupić kwiaty z 10% upustem. Co jeszcze mogę dodać? Aha, czy Zamojska Karta Seniora się sprawdzi? Czy ta idea, która przyświecała nam przy tworzeniu Zamojskiej Karty Seniora się utrzyma? Pewnie przekonamy się o tym za rok, ale już teraz mogę Państwu powiedzieć, że Zamojska Karta Seniora jest czymś dobrym, powołując się na to, jak ona powstawała i w jakiej atmosferze. Z ideą powstania takiej karty wystąpiła Zamojska Rada Seniorów, jak również Stowarzyszenie Zamość Nasz Wspólny Dom i przedstawiciele tych dwóch podmiotów są tutaj z nami. Stowarzyszenie zebrało około 900 podpisów mieszkańców naszego miasta, którzy właśnie też chcieli, żeby taki projekt powstał. Ten pomysł spotkał się z przychylnością pana prezydenta i jak Państwo na ostatniej sesji zauważyli, również bez jakichś niepotrzebnych komentarzy, ta karta została przegłosowana przez naszych radnych. Co więcej, kiedy wraz z panią dyrektor Centrum Informacji Turystycznej spotykałyśmy się z przedsiębiorcami, to również przedsiębiorcy, właściciele kawiarni, właściciele kwiaciarni, właściciele firm, które świadczą usługi medyczne dla naszych seniorów, bardzo, bardzo przychylnie ustosunkowywali się właśnie do tej Zamojskiej Karty Seniora i najpierw ustnie, a teraz już wiemy, że pisemnie przystępują do tego programu. I ode mnie właściwie tyle. Ja przede wszystkim chciałabym w imieniu Zamojskiej Rady Seniorów, właściwie seniorów zamojskich, bo przecież reprezentujemy wszystkich seniorów, bardzo podziękować za podjęcie inicjatywy. Karta seniora dla seniorów naszych zamojskich ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze znaczenie psychologiczne, bo jest takim wyrazem troski, zainteresowania władz miasta, ale również tworzenia przyjaznych miejsc dla seniorów. Z drugiej strony ma znaczenie ekonomiczne. Seniorzy w naszym mieście nie należą do tej grupy, która ma najwyższe emerytury, ale mają dużo czasu i mogą pójść tam, gdzie jest taniej. No po pierwsze mają poczucie takie, że coś dla nas zrobiono, a po drugie zaoszczędzą pieniążki. Seniorzy bardzo, bardzo dobrze przyjęli inicjatywę stworzenia właściwie programu Karta Seniora, ale dostrzegamy też w tym pewien dobry taki punkt
dobry zysk może w przyszłości dla przedsiębiorców, którzy przystąpili, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli oferty ze strony przedsiębiorców będą korzystne dla seniorów, to oni tam pójdą w większej liczbie. A jeśli pójdą w większej liczbie, więcej kupią, więcej skonsumują, to oznacza większy przychód. Więc naszym zdaniem wprowadzenie karty seniora ma takie obopólne korzyści. Z jednej strony dla seniorów, z drugiej strony dla przedsiębiorców. Ale dostrzegamy też taką rzecz, że dla przedsiębiorców będzie to ważne z punktu widzenia promocji tych miejsc. Oczywiście mamy taką nadzieję, że to, co będzie oferowane seniorom, będzie dobrej jakości. Dlatego, że to też jest bardzo ważne, żeby akurat miało to znaczenie, to seniorzy muszą też czuć się docenieni. Ja muszę powiedzieć, że spotkałam się z kilkoma już pytaniami, inicjatywami, na przykład ze strony lekarzy. Jedna z pań powiedziała mi, jestem już na emeryturze, dalej prowadzę gabinet mój medyczny. Jestem dorobiona, w cudzysłowie, wobec tego mogę teraz coś zrobić na rzecz innych. To coś bardzo pięknego. Bardzo mi się to spodobało. Mam nadzieję, że karta seniora przyniesie wszystkim korzyści. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Stowarzyszenie Zamość Nasz Wspólny Dom jako inicjator wprowadzenia w naszym mieście karty seniora. Muszę powiedzieć, że jest bardzo usatysfakcjonowane. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to, że karta seniora będzie funkcjonowała w naszym mieście. Tak naprawdę, proszę Państwa, stowarzyszenie wyszło naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zamościa. Mieszkańców, którzy są seniorami, którzy ukończyli 60. rok życia, ale chcą być seniorami aktywnymi bądź bardziej aktywnymi. Świadczy o tym fakt, że zebraliśmy ponad 900 podpisów pod projektem uchwały o wprowadzeniu Zamojskiej Karty Seniora i już na etapie zbierania tych podpisów wiele osób prowadzących działalność gospodarczą bądź innych podmiotów wyrażało chęć przystąpienia do tego programu. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, mamy około 50 przedsiębiorców bądź innych podmiotów, którzy przystąpili do Zamojskiej Karty Seniora, ale jesteśmy przekonani, że ten krąg osób oferujących preferencyjne warunki ulgi, zniżki czy rabaty będzie się rozszerzał, tak aby zamojscy seniorzy mogli korzystać ze wszelkich usług, począwszy od rozrywki, a skończywszy właśnie na chociażby wspomnianej wcześniej służbie zdrowia. Proszę Państwa, chcielibyśmy również zachęcić i zaprosić wszystkich do uczestnictwa w tym programie, bo jesteśmy przekonani, że przyniesie to obopólne korzyści, bo tak naprawdę przecież wszystkim nam chodzi o to, aby w Zamościu żyło się lepiej, w tym wypadku, aby naszym seniorom żyło się lepiej i Karta Seniora jest właśnie takim kolejnym krokiem w tym kierunku. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że prace nad wprowadzeniem Zamojskiej Karty Seniora trwały tak naprawdę kilka miesięcy, jednakże w wyniku właśnie owocnej współpracy z władzami naszego miasta to rozwiązanie zostało wprowadzone i w tym miejscu chciałabym podziękować prezydentowi, panu Andrzejowi Wnukowi za pomoc i za dobrą, merytoryczną współpracę, jak również pani Janie Liberackiej-Duras za to, że zajęła się wdrożeniem w życie naszego pomysłu i wdrożeniem w życie funkcjonowania Karty Seniora oraz oczywiście wszystkim osobom, które przez te parę miesięcy nam pomagały, które razem z nami zbierały podpisy, jak również tym, którzy się na listach naszych podpisywali. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Zamojski Dom Kultury oczywiście znajdzie się na tej mapie, o której wspominała Pani Prezydent, miejsca przyjaznego seniorów.
Zawsze odnosiliśmy się z dużą atencją do tej grupy wiekowej naszych odbiorców, z naszych analiz i badań prowadzonych w trakcie naszych wydarzeń. Wynika, że ta grupa wiekowa to około 30-35% widowni, więc jest to pokaźna grupa, o którą warto zadbać. Prawda jest taka, że bilety na nasze wydarzenia zawsze ustawiamy na takim poziomie do przejścia nawet dla tej grupy, ale uznaliśmy, że zniżka, którą zaproponowaliśmy na nasze wydarzenia kulturalne, przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców i to jest niezmiernie ważne, bo pozwolę sobie jakby wydłużyć tą trasę seniora, o której wspomniała pani prezydent. Jeżeli już kupi kwiaty i zje, to zapraszamy do Zamojskiego Domu Kultury na duchową ucztę w przyjaznej cenie biletów. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć o kwestiach technicznych związanych z wprowadzeniem Zamojskiej Karty Seniora. Będzie ona dostępna w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, zarówno w punkcie w ratuszu, na parterze ratusza, jak również na ulicy Łukasińskiego w Lunecie. Będzie to wyglądać w ten sposób, że senior będzie pobierać wnioski w naszych punktach. Będą one przez nas zweryfikowane. W okresie około 30 dni będzie wydawana na ich podstawie Zamojska Karta Seniora, która będzie wyglądała w ten sposób. Karta seniora będzie zawierać podstawowe dane, imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer karty. Natomiast będzie ona ważna z dowodem osobistym. Wnioski seniorzy mogą pobierać już w chwili obecnej, natomiast będziemy je od Państwa odbierać po nowym roku. Serdecznie zapraszam i naprawdę zachęcam zarówno seniorów, jak również wszystkich przedsiębiorców do składania deklaracji, również w naszym punkcie informacji turystycznej, bo jest to tak naprawdę bardzo dobry produkt, który ze strony przedsiębiorców zapewni bezpłatną reklamę, która będzie zamieszczona zarówno na karcie seniora, jak również w internecie. Natomiast dla samych seniorów będzie stanowił pakiet ciekawych ofert i zniżek oferowanych zarówno przez organizatorów wydarzeń kulturalnych, jak również sklepy wielobranżowe, punkty świadczące usługi medyczne oraz gabinety kosmetyczne, fryzjerskie. A to wszystko, dziękuję. Ja jeszcze proszę Państwa, chcąc uzupełnić słowa pani kierownik. Pani kierownik zaznaczyła, że wniosek przeznaczony dla seniora, wniosek, który musi senior wypełnić, jest dostępny w Centrum Informacji Turystycznej, ale również na stronie www.zamost.pl. Natomiast przedsiębiorca, który chce zostać partnerem, składa deklarację i ta deklaracja również, formularz deklaracji jest dostępny u nas w Centrum Informacji Turystycznej, jak i właśnie też na już wymienionej przeze mnie stronie. My tworzymy taki partnerów, bo przedsiębiorca jest partnerem, ale partnerem są również jednostki naszego miasta. Tworzymy bank tak zwanych partnerów i ten bank będzie aktualizowany raz do roku. Dlatego jeżeli przedsiębiorca czy inny partner chce być w tym programie, to musi do końca roku się zgłosić, bo później, jeżeli zgłosi się w marcu, to dopiero wpiszemy go na rok 2019. Karta jest bezpłatna. Tak jest.